Materiał realizowany w kawiarni Art Cafe pod pretekstem. Kolejne nasze spotkanie z Abecanłem. Raz jeszcze w Art Cafe pod pretekstem. Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Bąk. Wszyscy go znamy, wszyscy go kojarzymy. Dzisiaj nam Łukasz opowie trochę więcej o sobie. Zobaczymy, jak poradzi sobie z literkami. Już za moment czas start. Abecadło z pieca spadło, o ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę, ha, złamało kładeczkę, bezwiło sobie brzuszki, a zwichnęło nóżki, bo jak balon pękł, aż się P przelękło, T daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. No dobra, Łukasz, to pierwsze nasze takie spotkanie. Mam nadzieję, że jakoś przebrniemy przez ten alfabet na wesoło. Miło nam się zaczęło tutaj tak jeszcze wcześniej rozmawiać. Myślę, że będzie fajnie. A jak? I lecimy z koksem. Alfred, frater fotografia, no przecież. No i właśnie od tego trzeba zacząć. Szukałem do Ciebie kontaktu. Szukałem Ciebie na Facebooku właśnie. No, poprzez wpisywanie haseł Alfred fotografia, ale nigdzie tam nie było tak łatwo znaleźć Twojego prawdziwego imienia, nazwiska. Tak, bo się pod nim się schowałem i w zasadzie ma to związek właśnie z fotografią, chociaż zaczęło się troszeczkę wcześniej niż to, z czego jestem znany, powiedzmy tutaj, czyli z fotografowania sportu, bo tak też się wyprofilował w zasadzie ten Alfred Frater. On sobie powstał wcześniej, jeszcze w momencie, kiedy byłem jednym z członków zespołu metalowego Don't Panic. W zasadzie grając na wszystkim, na niczym, ale będąc gdzieś tam cały czas w tle, będąc właśnie w tym aparatem, z aparatem na próbach, koncertach, tam w zasadzie urodził się Alfred Frater. Frater po łacinie to jest brat. Tak też byłem nazywany właśnie w zespole. Właśnie przez to chyba, że zajmowałem się wszystkim dookoła. No i do tego łacińskiego fratera niespecjalnie wiedziałem, co dokleić w momencie, kiedy chciałem podpisywać zdjęcia. No i powstał właśnie ten Alfred. I tak został Alfred Frater. Właśnie od fotografii. No tutaj postanowiłem to kontynuować. Nie, no ale to widzisz, jest bardzo ciekawa idea. Mało kto o tym wie, bo tak jak mówię, wszyscy Cię widzimy na parkietach, w różnych miejscach, gdzie robisz zdjęcia. I teraz nawet już jak wiem, jak tak naprawdę się nazywasz, to i tak zawsze pierwsze wrażenie, które przychodzi do głowy, o, Alfred jest, to znaczy, że będą fajne fotki. Czyli wypracowałem markę. No tak. Wypracowałem markę. Przez przypadek wypracowałem markę. Nigdy nie spodziewałem się zresztą, że to będzie marka. Aczkolwiek zawsze myślałem, że Alfred Frater gdzieś będzie autorem czegoś, będzie blogerem. Coś może w życiu napisze. Nie do końca się spodziewałem, że pozostanie tylko i wyłącznie przy fotografii. No i być może tak się będzie właśnie dalej działo. Nie? Ale widzisz, tymi twoimi zdjęciami można powiedzieć, że ta historia, którą tworzysz, przedstawiając galerię z różnych wydarzeń, no to jest czymś w rodzaju właśnie opowieści. Więc może w jakimś sensie, mimo że gdzieś jeszcze to nie zaistniało, podświadomie się tworzy. Opowieść, a może po prostu fotoreportaż, bo tak to się chyba fachowo powinno nazywać. Jest to opowiadanie, jest to zrelacjonowanie w tym momencie obrazem czegoś, no raczej obrazem nieruchomym. I to jest właśnie ten kierunek. Więc opowieść, tak, na razie Alfred opowiada obrazkami. Momentami coś jeszcze więcej skomentuje do tego, ale myślę to bardziej jeszcze połączyć. Jeszcze w to troszeczkę energii wstawić. Chociażby wspominając właśnie ten bardzo energetyczny czas kapeli i tego całego rock'n'rolla, który był z tym związany. Więc tutaj tą energię jeszcze bym chciał przelać. No, na pewno jest jeszcze dużo możliwości. Tak. B jak? B, brat.
brat, wspomniałem o nim wcześniej. Jest ten brat. A skąd się to wzięło? W zasadzie historia brata się bierze. Z czego się bierze historia brata? No, w pewnym momencie dowiadujesz się od rodziców, że będziesz miał brata. Ewentualnie już popadłeś w taki stan, że ten człowiek już po prostu najnormalniej w świecie był. Jak jest młody, to przeszkadza, nie? Bo niezależnie od tego, czy jest starszy, czy młodszy. Chociaż może posłużyć do zabawy. Wiadomo, rozwijasz się, bierzesz coś od brata, dajesz coś bratu. No i tutaj ten brat właściwie podpasował. Podpasował też pod to, co mną kieruje przez cały czas, czyli być tym bratem, nie? Być tym bratem. Czasami tym młodszym, głupszym, którego trzeba tam gdzieś wyprostować, a czasami też tym, który gdzieś ma jakieś doświadczenia i będzie się nimi dzielił i chce je gdzieś komuś oddać, komuś zostawić. No, powoduje to, że w zasadzie ten brat funkcjonuje. On jest, on tam gdzieś jest dla wielu osób. To i tak pewnie będzie się ciągnęło to chyba już za tobą, nie? Po tym wszystkim. Utożsamiasz się z tym. No tak, ale to jest właśnie chyba naturalne, nie? Tworzymy sobie swój obraz, swojej postaci. Tą postacią gdzieś funkcjonujemy, tą postacią gdzieś jesteśmy. Dlatego ciężko się z tym utożsamiać. Nie? A to nie takie alter ego raczej? Nie. Co prawda znam mechanizm formowania alter ego, wchodzenia sobie w jakąś postać na skutek gier fabularnych, nie tych takich komputerowych, tylko rozgrywanych na żywo, gdzie jest tam element jakiś aktorski, powiedzmy, gdzie wcielasz się w jakąś ustawioną postać. No z tego powodu, że ja to znam, więc w tym momencie jestem w stanie uniknąć wytworzenia sobie, powiedzmy, jakiejś fikcyjnej postaci, która gdzieś tam sobie funkcjonuje. Więc jest to jak najbardziej naturalne. No dobrze, co jak? Czas. A dlaczego czas? To nie jest na cy, tylko na trzy, nie? Ale czas. Ale czemu tak? Bo czas nas wszystkich dotyczy. I tak mi się skojarzył, że teraz też umówiliśmy się na jakąś godzinę, też poświęcamy sobie jakiś czas. No i czas to jest fotografia. To jest 1/1000 sekundy, jeżeli chodzi o fotografię sportową, w której ostatnio się specjalizuję. To jest krótki ułamek czasu, to jest chwila, ale ten czas jest dla nas bardzo ważny właśnie, więc... Skojarzyła mi się tym razem ważna rzecz, to już trzecia chyba. No tak, ale ona też w jakiś sposób ciebie definiuje, prawda? Często ten czas cię goni? Często tego czasu brakuje. Bardzo często tego czasu brakuje. Może ten czas zawsze sobie dzielimy na trzy części. Na spanie, pracę i czas wolny. No, tytułem tego, że czas pracy mnie też występuje, czas wolny okazał się być pracą, a czasu na sen coraz mniej w zasadzie w tym wszystkim. Więc ten czas jest tutaj. Nie brakuje ci tego jeszcze? Czy też już? Tego czasu na sen, odpoczynek? Ale dobrze odpoczywa się, jak coś się zrobi ciekawego. No. W tym momencie odpoczywa się inaczej. Bo jeżeli się odpoczywa, a później śpi, no to chyba te dwie trzecie właśnie tego cennego czasu gdzieś nam sobie odchodzi jakoś, nie? Przemija. No coś, czas jest okropny. Coś w tym jest, to prawda. To przemija. Dejak. Ty. Zacięcie jest na Z, tak? To jeszcze nie ten moment. Jeszcze nie ten moment. Drzwi. Czemu drzwi? Bo to też takie dosyć, wiesz, takie bardzo musi być albo osobiste, albo takie wyjątkowe, bo rzadko się zdarza, żeby akurat te skojarzenia szły w takim kierunku.
Okej, to zaczniemy banalnie. Drzwi, bo je widzę. Drzwi, bo jakby były zamknięte, byłoby cieplej, ale drzwi, bo tak naprawdę to w drzwiach ukrytych jest coś bardzo osobistego. A to jest znowuż fascynacja światem muzycznym i to jest The Doors. To są drzwi. I tak... Ulubiony... No, to takie jest dziwne słowo. Akurat nie lubię tutaj stosować wyrazu ulubiony akurat przy tym temacie. Ale... Pozostańmy, będzie mi łatwiej. ulubiony muzyczny wykonawca właśnie, James Douglas Morrison, którego wolę uważać za poetę, a o poecie ci nie mówi, że jest ulubiony. To stąd ten problem w nazwaniu. Powtarzał po Williamie Blake'u, że jest znane i nieznane, a pomiędzy są drzwi. Ja chcę być drzwiami. Stąd geneza w zasadzie też i nazwy zespołu The Doors. Zespół i osoba, która wywarła na mnie bardzo duży wpływ, nauczyła mnie pewnej innej, ale już dorosłej, dojrzałej wrażliwości na to, co się dzieje. Pojawiło się zainteresowanie poezją, pojawiło się zainteresowanie muzyką w inny zupełnie sposób niż do tej pory. I ten moment celebruje w sobie w ciągu dalszym, gdzieś cały czas ta postać gdzieś tam sobie we mnie jest. Przecież mówiliśmy na temat alter ego. Wszyscy składamy się z jakiejś formy różnych masek, które sobie zakładamy na pewne okoliczności. Tak jak w zasadzie ten Alfred, czy ten brat jest czymś takim autentycznym, to co pokazywali mi Dorsi, to co jest właśnie tymi drzwiami, jest pomiędzy tym właśnie, co my znamy, co nie znamy. Ciekawa rzecz, bo opowiadasz o takich bardzo osobistych momentach, które gdzieś tam przeważyły w twoim życiu i widać to też, że to ma duże znaczenie dla ciebie, patrząc na to, w jaki sposób o tym opowiadasz. Więc powiem ci, no tym bardziej cieszę się, że zgodziłeś się przyjść, porozmawiać z nami o tym wszystkim. Ale powiedz Łukasz, bo to jednak jest bardzo takie, no nie chcę powiedzieć inne, chociaż takie pierwsze mi się słowo ciśnie na usta, z tego względu, że to pokazuje ci, że ty masz naprawdę bardzo artystyczną duszę. I w jakimś stopniu ona też oddziałuje na to, co robisz i lubisz robić. A można właśnie tworzyć coś, nie mając jakiejś wrażliwości. Można coś... Odbijam pytaniem. No tak, czy można w zasadzie wziąć i stworzyć nawet zdjęcie, które teraz tak na dobrą sprawę może każdy z nas zrobić, mając telefon, który ma taką umiejętność i zdolność, że tak powiem. I czy będziesz w stanie zrobić zdjęcie w momencie, kiedy nie będziesz czuł tego, co robisz? Kiedy nie będziesz miał tej właśnie wrażliwości, tego chociaż małego procenta czegoś, co możemy nazwać artyzmem czy wyczuciem jakiejś sztuki. No, zrobić zdjęcie, na którym będzie coś widać po prostu. Nie? A cała reszta jest tak naprawdę położona gdzieś w jakiejś wrażliwości. No i to mi towarzyszy, no to gdzieś tam właśnie cały czas jest. Ale to też cię wyróżnia na tle innych osób, które właśnie te zdjęcia robią. I może dlatego też to jest takie wyjątkowe. Rzemiosło. Jest mnóstwo bardzo dobrych rzemieślników. Nawet w innych sferach sztuki, którzy potrafią po prostu zrobić coś, co jest uznawane w jakiś sposób, a są też ludzie, którzy potrafią tworzyć coś, co trzeba poczuć, nie? Co nie jest do końca zrozumiałe na pierwszy rzut oka,
co gdzieś posiada jakąś głębię. No ja staram się właśnie tą głębię gdzieś tam w tym wytwarzać. No bo jak każda osoba, która coś robi dla kogoś, a sztuka ma w sobie to właśnie, że zaczynasz oddawać jakąś myśl, jakąś treść komuś, no to w tym momencie no musi zawierać pewną głębię, nie? Do pewnej ilości osób będzie to po prostu ładne, inne zobaczą w tym coś więcej, kolejni coś więcej. No i znowu są te drzwi, nie? Gdzie znowu drugi cytat z Morrisona: w ciągu 10 minut jestem pod wrażeniem, ale prawdziwa sztuka niczego nie wyjaśnia, niczego nie określa, niczego nie przedstawia. Po prostu otwiera wszystkie drzwi, a ty sobie wybierasz te, które tobie pasują. Fajna puenta, akurat jeśli chodzi o D. Ejak. Ekran. No widzimy się teraz przez ekran. Siedzimy przy ekranie, spędzamy mnóstwo czasu przy ekranie. Ekran zaczyna towarzyszyć, ekran zaczyna być wszędzie. Ekranu, którego tak naprawdę zawsze bardzo mocno pożądaliśmy. Chcieliśmy mieć ekrany w domu, chodzić do kina. Teraz mamy ekrany w ręku, wszędzie są te ekrany. To nie jest źle, to dobrze, bo tego chcieliśmy, więc to mamy, więc realizujemy, więc jest. Ja też, robiąc zdjęcia, nie oddaję je teraz na papierze. Szkoda, nie szkoda, no nie wiem, nie chciałbym po każdym meczu siedzieć w ciemni i wywoływać wszystkie zdjęcia na papierze, później trzeba by było powielać gdzieś tam, żeby dotrzeć do tego wszystkiego. Nie, ja je przelewam już na ekran. Ja je robię z zamysłem, że one właśnie na tym ekranie, w ekranie się pojawią. No i tam będą żyły, tam zostaną tak długo, aż ktoś będzie chciał je archiwizować, bo taka jest prawda. A zdarza ci się, że masz takie zamówienia właśnie na zdjęcia lub też prośby o to, by te zdjęcia, które gdzieś zrobisz, można było właśnie wydrukować na pamiątkę? Tak, takie rzeczy się zdarzają. Dość często się zdarzają. Wiem już, że jestem autorem kilku ścian niektórych osób w domu, szczególnie gdzieś tam u młodych koszykarzy, gdzie pojawia się w formie prezentów właśnie obrazki na ścianie wydrukowane. Jest to przyjemne, jest to fajne, takie analogowe, nie? Bo wtedy już sama ta świadomość, nie? Że to, co zrobiłeś, ten obrazek wisi u kogoś na ścianie, no już jest bardzo blisko tego, co jest malarstwem. Więc tutaj zaczyna łechtać w ogóle zupełnie inną sferę, nie? Że jednak tworzysz coś, co jest obrazem. No tak, i to też jest dla tego kogoś ważne, prawda? Także to nie jest tak tylko, że on to obejrzy, on generalnie cieszy się z tego, że może to mieć i że mu to towarzyszy rano, wieczorem, w momencie, gdy wstaje, gdy się kładzie spać, więc to jest też taki bardziej emocjonalny bodziec dla tej osoby, która z tym na co dzień jest, prawda? No, trzeba oddać ten właśnie kawałek siebie, czy w przypadku fotografii oddać to, jak widzisz coś, w jaki sposób to postrzegasz, w jaki sposób to rozumiesz, to w tym momencie oddaje się komuś, no i zaczynasz uczestniczyć gdzieś w jego myślach nawet, nie? W momencie, kiedy on sobie patrzy na ten obraz. F-jak. Wypadałoby powiedzieć fotografia, zresztą nic innego do głowy mi nie przychodzi jak fotografia, no bo jest ta fotografia, no właśnie jest ta fotografia, malowanie światłem. Ale to jest bardzo ciekawe, co teraz powiedziałeś, bo mało razy słyszymy takie sformułowanie, taką analogię do malarstwa, jeżeli chodzi o fotografię. Natomiast też chyba nawet się mało zastanawiamy nad tym, że fotografia może być takim malowaniem, jak ty powiedziałeś to przed chwilą, światłem, prawda? Ale u nas założenie jest malowaniem światłem właśnie. To... Dobrze, ale powiedz, to czemu takie coś nie jest w naszej świadomości? Dlaczego akurat nie traktujemy tego w ten sposób, robiąc zdjęcia na co dzień, i musi się pojawić ktoś tak jak na przykład ty w tej chwili, gdzie dla ciebie to jest bardzo osobiste przeżycie robienia tych zdjęć, żeby w ogóle na to zwrócić uwagę?
A tu musimy się cofnąć do literki C, czy w zasadzie. Czas, bo fotografię postrzegamy przede wszystkim przez zamrożenie obrazu. Zamrożenie obrazu. I jest to ta chwila, którą później sobie wspominamy. Czy to będzie, nie wiem, nasze zdjęcie z jakiejś uroczystości, czy kogoś zdjęcie, kogo, nie wiem, między nami już na przykład nie ma. Zatrzymaliśmy go gdzieś tam powiedzmy w jakimś czasie. Mało kto będzie rozumiał fotografię, chyba tylko fotograf, że tak naprawdę to nawet nie jest obraz ciebie, tylko to jest światło od ciebie odbite. I to światło kiedyś na negatywie, czy na pozytywie, no na jakiejś błonie namalowało obraz, narysowało obraz, teraz to robi na cyfrowej matrycy. Ale to nie jesteś ani ty, to ani nie jest tamto zdarzenie, to ani nie jest ta osoba, która odeszła, tylko to jest to światło, które się od niego odbiło i właśnie namalowało obraz. To jest ta chwila właśnie, w której tworzy się właśnie to, co później nazywamy zdjęciem. No, może zatrzymujemy się w tym momencie właśnie w jakiejś definicji, a nie widzimy też procesu, który właściwie jest fotografią. No i to rzeczywiście jest takie bardzo, no nie wiem, czy można to nazwać, takie trochę bardzo intymne, co opowiadasz, bo jednak to tylko fotograf jest w stanie dostrzec, ktoś, kto czuje to, co robi. Zwykłe zdjęcia, które pstrykamy, czy to telefonem, czy aparatem, są raczej czymś w rodzaju takiego podejścia do tego tematu na zasadzie zrobię, zobaczę, może się uda, może się nie uda. Coś na zasadzie, że nie myślimy, co robimy, po prostu robimy, a potem ewentualnie szukamy w tym, co zrobimy, jakiegoś obrazka, który miałby sens. Bo tak większość z nas jednak robi. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jesteś od urodzenia wyposażony w dwa aparaty fotograficzne, które są twoimi oczami. I też specjalnie się nie zastanawiamy na co dzień, że to, co widzimy, gdzieś jest tym odbitym światłem. Zgadza się. Po prostu analizujemy to na tyle szybko, że gdzieś tam się nawet nad tym nie zastanawiamy. Zatrzyma się na tym pochyli właściwie, można powiedzieć, nie tylko fotograf, ale on przede wszystkim będzie zwracał uwagę na to światło. Gierak. Gry. Lubisz grać? Gry. Lubię grać. Lubiłem grać. Znowu się cofniemy do cynia. Nie wiem, czy ta literka nie zdominuje tutaj tego całego alfabetu. Będzie po prostu A, C, B, C, C, C. No, trzeba mieć na to czas, żeby grać, ale w swoim życiu grałem dużo, grałem sporo. Grałem nałogowo, chociaż to się kojarzy troszeczkę już z jakimś hazardem, ale gra jest hazardem, każda jedna gra jest hazardem, choć wyraz hazard znowuż się z czymś kojarzy, znowuż gdzieś tam można się poruszać po jakichś definicjach, ale gra jest czymś o tyle fajnym, że pobudza wyobraźnię i te gry, które są związane właśnie z wyobraźnią, zawsze zajmowały u mnie najwięcej miejsca. Czyli to były gry fabularne, czy też na komputerze, czy też bez tego komputera. Rozumiem, że takie gry, które powiedzmy, można rozłożyć na stole, grając tak zwane planszówki, karciane, fabularne, o których wspomniałeś, też przecież bardzo fajna dziedzina gier, mają chyba dla ciebie większe znaczenie, patrząc na to, jak opowiadasz o tym wszystkim, niż te wersje elektroniczne na komputerze. Te wersje elektroniczne na komputerze, komputerem posługuję się od wielu lat i zawsze to była dla mnie maszyna do liczenia. Przede wszystkim do liczenia. Po drugie maszyna, która potrafiła wykonać twoje polecenia, te, które je zaprogramowałeś. No, też jestem programistą, więc
więc gdzieś tam zawsze się tym fascynowałem. I gra komputerowa zawsze polegała na tym, że dla mnie, z mojego punktu widzenia, że to jest gra z kalkulatorem. Jakbyś sobie po prostu wziął kalkulator i zaczął dodawać cyferki. Tak gdzieś to w tle się zawsze gdzieś tam zawsze w tle te cyferki się pojawiają. No i w tym momencie znajdujesz algorytm. No i ta gra przestaje być fascynująca. Zaczynasz ten komputer po prostu ogrywać, znajdujesz jego ułomność w tym momencie, czy też ewentualnie elementy, które gdzieś tam programista nie przewidział. To jest jedna rzecz, no a w dzisiejszych czasach gry już poszły tak daleko, że zaczynają zabierać jeszcze jedną rzecz, jaką jest wyobraźnia. Już po prostu widzimy wszystko tak szczegółowo, tak dokładnie. Zaczynamy uczestniczyć w 100% w tym całym obrazie. Nie ma miejsca w tym na wyobraźnię. Jest to bardzo ładnie namalowany graficznie obrazek, bo tutaj też trzeba oddać producentom gier, że korzystają z tych możliwości. I to wszystko wygląda ładnie, tylko przestaje być grą. Aczkolwiek spotkałem już tytuły gier, w których faktycznie można było sobie pograć jak normalnie oglądając film, uczestnicząc w tych wydarzeniach. No widzisz, ja na przykład mam duży sentyment do gier komputerowych, ale tych poprzednich lat, gier, które dopiero tak na dobrą sprawę raczkowały i tą strategię czasu rzeczywistego bądź strategie turowe, prawda, były czymś dawnym, w dawniej takim bardzo ekskluzywnym dla graczy. Tyle, że wtedy te gry wymagały myślenia. Dzisiejsze nowości bardzo często myślą już za gracza, podpowiadając bardzo często, co należy wykonać. No i przestało mi to bawić. Wolę wracać do starych tytułów lub po prostu już nie używam komputera do tych celów, bardziej do pracy niż rozrywki. Ale coś jest w tym, co mówisz, że te gry dawniej były jednak fajniejsze i bardziej takie działające na wyobraźnię, pobudzające przede wszystkim do myślenia, i to była jej największa zaleta. Dzisiaj to jest taki typowy automatyzm. No i myślę, że chyba dlatego też częściej wracam do planszówek właśnie, do gier karcianych, czy nawet do tych fabularnych, choć rzadko mam okazję spotkać kogoś, kto chciałby w te gry ze mną pograć. To też jest właśnie ta fantastyczna rzecz, którą zauważyłem, bo każdy ma ochotę gdzieś tam do nich, do tych gier wracać. Ale jak ciężko w dzisiejszych czasach w zasadzie wziąć i spotkać się, żeby w te parę osób usiąść sobie przy tej planszówce, przy grach karcianych. No w gry karciane Magic the Gathering grałem sporo czasu, tych kart w zasadzie leży w domu, to też i kolekcje w tym momencie się układało. No a teraz właśnie, nie wiem, no to znowuż ten czas, nie? Gdzieś cały czas biegniemy, nie do końca potrafimy się już zatrzymać na tyle, żeby oddać się po prostu rozrywce, nie? Bo to jest przede wszystkim rozrywka. Rozrywka. Dzisiejszy czas jest taki, że cały czas gonimy króliczka, bo cały czas musimy gdzieś być na powierzchni, tej finansowej powierzchni, by utrzymać siebie, rodzinę. Bardzo często właśnie zwracają wszyscy na to uwagę w pierwszej kolejności, a dopiero potem myślą o sobie i swoich przyjemnościach. Choćby nawet w postaci takich, jak teraz mówimy o grach. Stąd tak ciężko jest złapać ten moment, ale to nie? Wystarczy się wrócić troszeczkę, nie? Przypomnieć sobie, że ta gra jest taka troszeczkę sztuczna, ma pewien algorytm. Znaleźć ten algorytm, oszukać ten cały komputer, no bo pieniądze to są cyferki, nie? Chciałem powiedzieć tylko, ale przemyślałem, że jednak dla wielu nie są tylko, już jesteśmy tak zafiksowani na tym punkcie jakiegoś posiadania, że no, trzeba się do tego przyzwyczaić. Tak, taki typowy konsumpcjonizm dzisiejszych czasów. Ktoś kiedyś bardzo fajnie powiedział, że symbole zastępują symbole, za chwilkę już będą symbole symboli, a my będziemy cały czas gonić tego króliczka w postaci właśnie pieniędzy i tak ich nigdy nie dogonimy, bo zawsze będzie nam brakowało, bo im będziemy mieli więcej, tym więcej będziemy chcieli mieć. No, ciekawe. Hayek. To hegemon. Hegemon.
wiadomo. A dlaczego? Bo to takie... Kajka i Kokosza nie czytałeś? Słuchaj, pewnie, że tak. O, zawsze był tam krwawy hegemon. Krwawy hegemon. Hegemon, no właśnie, bo to są te... No w Kajku i Kokoszu też był taki, nie? Lizbójce, że w ogóle był ich władca i on tam cały czas ten biedny Gród Mirmiła tak gnębił. Próbował i nigdy nie wychodziło. Skojarzyło mi się właśnie, ten hegemon właśnie tak nawiązując do całej reszty, nie? Bo, no bo teraz jest takich hegemonów, nie? Współczesnych tam, z tymi głupkowatymi zbójcerzami dookoła, którzy cały czas gdzieś próbują nas właśnie zaciągnąć, zapchnąć. Nie? No bo mówiłeś o tym, że teraz mamy taki czas, no taki, że gdzieś tam właśnie gonimy za tym króliczkiem, ale wcale nie trzeba. Wcale nie trzeba, tylko właśnie musimy troszeczkę sobie zostawić tych hegemonów i tą bandę zbójcerzy tam. No bo jak każdy z nas, to gdzieś tego Kajka i Kokosza tam z latarką pod kodrą, bo mniej więcej coś takiego mnie w życiu spotkało, nie zawsze można było mieć włączone światło. Wieczorami się tam oglądało właśnie te obrazki. I właśnie ten gród tam, nie, tego Mirmiła, sobie żył bardzo spokojnie. Tak, właściwie bardzo spokojnie, bardzo spokojnie. Pomimo tego, że właśnie tam cały czas ci zbójcerzy próbowali się jakoś do nich dobrać, ale często z biegami okoliczności, a na dobrą sprawę właśnie takim brakiem paniki, no... Potrafili wyjść z każdej opresji całą, prawda? Potrafili właśnie z tego wyjść, nie? Dlatego chyba nie popadać w to wszystko i w tym momencie no, nie trzeba będzie tego króliczka jakoś tak specjalnie gonić, nie? Jeżeli nie wsłuchamy się w to, kto tego króliczka faktycznie chce poganiać, no to okej, okay, no to ty sobie gonię, ja sobie tutaj posiedzę i popatrzę. No i mądrze mówisz, bo naprawdę myślę, że dużo osób powinno się zastanowić nad tym. Myślę też, że łatwiej byłoby wybrnąć z wielu sytuacji, nawet goniąc tego króliczka, jeśli byłaby ta chwila na to, żeby właśnie usiąść i się zastanowić nad tym, tak jak my teraz rozmawiamy. No Mirmiłów, powiem Ci, dobry przykład, bo może tak trochę abstrakcyjny, może trochę już zapomniany, ale gdyby tak wczytać się w te historie, które tam gdzieś są opisywane, no to rzeczywiście oni zawsze wychodzili cało. Choć specjalnie nawet się nie wysilali. Tak, nie. No bo tu właśnie tam dużo działo się dlatego, że się czegoś nie podjęli nawet. Wręcz, że nie dali się sprowokować właśnie. Nie? I to chyba przeważyło. W końcu tej warowni zbójcerzy to nigdy Gród Mirmiła nie najechał. Dokładnie tak. Mimo tego, że wzorowany na odważnych Słowianach przecież. A no jak, żeby inaczej. No nie wyszło. Powiedz mi w takim razie, co sądzisz o I, jak? I, inteligencja. Czy to ważne jest dla Ciebie, by na przykład otaczać się ludźmi inteligentnymi? Miło, jak są dookoła ludzie inteligentni, pomimo tego, że ja się nie uważam za inteligentnego, raczej jestem sprytny. Bo jeżeli miałbym ludzi dzielić pod względem właśnie samego intelektu czy inteligencji, nie ma ludzi głupich, no bo ich nie ma tak naprawdę. Sporo ludzi oszukanych bardziej niż głupich. Ale lubimy o sobie myśleć i mówić, że jesteśmy inteligentni, że to jest gdzieś bardzo ważna cecha, że właśnie chcemy się otaczać ludźmi inteligentnymi i gdzieś tam pomiędzy nimi przebywać. No ja niestety nie zaszczycę nikogo swoim towarzystwem jako osoby inteligentnej, raczej jestem sprytny. A powiedz, da się w ogóle tak zdefiniować osobę inteligentną? Znaczy, czy myślisz raczej, że każdy czegoś innego szuka w tej osobie i dla każdego co innego będzie znaczyło, że ta osoba jest inteligentna? Trochę na szczęście
też gdzieś tam pojawiły się troszeczkę inne definicje, już rozszerzone definicje inteligencji. Już nie zamykają się tylko na jakimś takim ogólniku, który tak na dobrą sprawę też nie do końca wiadomo, czym był. Już pojawia się inteligencja emocjonalna na przykład, czy inne rodzaje inteligencji. I przez to nie można w zasadzie wytworzyć jakiegoś takiego jednego spójnego obrazu, kim ta osoba inteligentna w zasadzie jest. No bo można być osobą, która się dużo nauczyła, która dużo gdzieś wyczytała, która dużo rzeczy przeżyła. No i w tym momencie nie da się tego położyć gdzieś na jakiejś wadze, no żeby można było ustalić, słuchaj, no u mnie inteligencji jest troszeczkę więcej, u mnie jest trochę mniej. Czasami tej inteligencji jest dużo, a na przykład nie ma możliwości ani sposobu wyrażenia jej. Dlatego... A ty to czujesz, jak z kimś na przykład przebywasz, czy raczej po prostu to gdzieś wynika z tego, że analizujesz na przykład zachowanie tej drugiej osoby? No jako osoba, która jednak troszeczkę fotografuje, zrobiłem kilka zdjęć w życiu, to w tym momencie no, trzeba mnie podejrzewać o to, że jestem obserwatorem. I to jest słuszne podejrzenie. Obserwuję ludzi, no nie tylko, też i to, gdzie się znajdują, w jakim towarzystwie, w jakich warunkach, no bo nas ludzi bardzo często warunki definiują, tak na dobrą sprawę. I ci ludzie zupełnie inaczej wyglądaliby, zachowywali się w zupełnie innych warunkach, w innym świetle, w innych miejscach. Dlatego ciężko jest mi, trudno wziąć i kogoś po prostu tak najnormalniej w świecie przekreślić, nie? Bo jeżeli pojawia się analiza, no to w tym momencie zaczyna pojawiać się jakiś wniosek, no i efektem jest powiedzmy jakieś zachowanie twoje wobec takiej osoby. Oczywiście mamy coś takiego, taki mechanizm intuicyjny, nie? Że no, ja się chyba z tobą nie dogadam. Coś mi tam w tobie nie leży, coś mi w tobie nie pasuje. Później się nagle okazuje, że to może być, nie wiem, bo wykonujesz jakiś gest, który załóżmy gdzieś na mnie drażni, nie? Czy jakieś takie inne rzeczy, które gdzieś tam są w naszej fizyce. No bo mówimy tylko o obserwacji, no bo cała reszta człowieka no to jest też to, co wyraża, w jaki sposób wyraża, co mówi, o czym mówi, w jaki sposób mówi. Bo jednak ta komunikacja, która jest między nami, no też jest właśnie przede wszystkim słowem i dużo się tym słowem gdzieś tam wyraża. No widzisz, to jest akurat bardzo ciekawe spostrzeżenie, ale prawdziwe, bo wszyscy tak reagujemy, ale rzadko się potrafimy do tego przyznać, prawda? Że to właśnie tak się definiuje odczucia drugiej osoby. Tak przynajmniej mi się wydaje. I od jak? Wow, a to nie, to jest na W chyba bardziej by było, czy tam na EU, nie będzie EU? Będzie. Będzie do tego. Będzie EU. No to dobrze, na EU jestem przygotowany, całe szczęście tata mnie przygotował. Biot, jesień. Jesień, ale tu jestem przekorny, naprawdę nic nie wymyśliłem. Tu nic nie będzie odkrywczego, no bo jak się rozmawia z zimą, no to... Musi być jesień. Choć powiem ci, że akurat to jest taka pora roku, której wybitnie nie lubię, no ale to może dlatego, że jestem bardzo ciepłolubny. No i bliżej mi do lata, jak do zimy. Ale jest kolorowo. No jest. Jest kolorowo. Właśnie fotografowie lubią jesień. No, tak słyszałem. Ale coś w tym jest, bo na przykład jak nawet spacerujesz po parku, prawda, i próbujesz zrobić jakieś zdjęcie, to możesz stanąć w jednym miejscu, zrobić ilość tam zdjęć po kolei, nie przesuwając się, prawda, i każde będzie inne. Każde będzie co innego pokazywało i każde będzie pozwalało odczuć zupełnie coś innego. Także faktycznie ta jesień pod tym względem jest bardzo atrakcyjna. Ale jest też smutna. Jest też smutna taka, nie? Bo później po tej kolorowej jesieni właśnie też przychodzi taka jesień, w którym to wszystko zaczyna sobie psuć, gasnąć. I
jest takie nijakie, jest takie, no, gdzieś tam zaczyna być już szare. No, szkoda, że nie zapadamy w zimowy sen. No, kto wie, czy nie byłoby to lepsze. Dobra, bo czekaj, K. Muszę ściągę sobie chyba odpalić. Kajak. No dobrze, kajak. Kajak, no. To jesteś pierwszy, który się nabrał na to. Tak, to brnijmy w to, bo to jest kajak. Tak, zdecydowanie kajak. Może być kajak. Pływałeś? Pływasz? Pływałem. No właśnie dlatego nie jest to zupełnie bez echa. No już prawie 20 lat, jak przeprowadziłem się z Człuchowa, bo mieszkałem w Człuchowie, w zasadzie w okolicach Człuchowa. W krainie jednak jezior, jednak rzek. Był kajak, parę spływów brdą, ale też i pływanie kajakiem po wodzie. No, jak to jest tak naprawdę? Bo ja na przykład nie miałem okazji nigdy pływać kajakiem. To jest tak, że raz z lewej strony, raz z prawej strony. To jest mniej więcej bardzo powtarzalny proces. Nie? Wiesz, w telewizji podczas igrzysk oglądam, jak sobie radzą najlepsi, ale generalnie chodzi mi o to uczucie, o te emocje, bo mówisz, że się tam wychowałeś przy tym, więc na pewno też to dla ciebie jest czymś normalnym, ale gdybyś tak na przykład chciał zachęcić kogoś do tego, by spróbował swoich sił właśnie na kajakach, to co takiego byłoby w tym żeby się na przykład nie przestraszyć, nie wiem, trudności wynikających z tego, że na przykład się nigdy wcześniej tego nie robiło? Ojej, nie wiem, nie potrafię zareklamować komuś kajaka. Sobie, no to wsiądź, powiem, popływa, fajne jest, nie? No to tutaj chyba trudniejsze niż literki się zrobiło, to jest to pytanie. No, to dobrze. No spróbuj, no jeżeli chcesz, żeby raz było z lewej, raz z prawej, no to jest dla ciebie, nie? To jeszcze do tego zaczniesz się przemieszczać po wodzie. No nie, no umiejętność pływania to jest coś, co gdzieś tam posiadłem bardzo, bardzo szybko, nie wiem, 5-6 lat, jak zacząłem w sumie pływać. Później też uczyłem ludzi pływać. No właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy na kajaku, no nie wiem, no jak ratownik Wopru, nie? Też uczestniczyłem tam w jakichś szkoleniach osób, żeby pływać się nauczył, ale nie przypominam sobie właśnie, żeby kogoś uczył na nowo. Znaczy uczył, no na pewno uczył, no bo to trzeba z taką samą siłą, w taki sam sposób, żeby się przemieszczać do przodu. A to ciekawe, to fajne jest. Raz z lewej strony, raz z prawej strony, ale z taką samą siłą, żeby się poruszać do przodu. No to na pewno zapamiętam, jak będę próbował, będę po tej chwili w pamięci. To jest w ogóle coś, co ten chciałem przy literze G, ale się rozbiłem. Całe szczęście mam podpowiedź tutaj na serwetce. Tak, już brnę do L. Lotnictwo. No to opowiadaj o tym lotnictwie. No właśnie, bo to miało być przy G, nie? Ale to jak się człowiek próbuje do czegoś przygotować, to później z tego wychodzi G. No bo gitara, instrumenty szarpane, jak najbardziej związane z lotnictwem. Może dlatego, że pierwszą gitarę, którą miałem w rękach, to tak naprawdę no, ona wołała lutnika. To bardzo mocno wołało lutnika, to był Defil, taki piękny, stary Defil, wykrzywiony w ogóle niesamowicie, to nie chciało grać, ja to próbowałem cały czas naprawiać, cały czas prostować, cały czas coś z tym robić i nigdy mi się to nie udawało, ale całe szczęście spotkałem na swojej drodze właśnie ludzi, bo to też ma właśnie związek z muzyką. Którzy lepiej się na tym znają i szczególnie jedna osoba z nich, która zawsze chciała być lutnikiem. Lutnikiem. I naprawiać instrumenty, tworzyć instrumenty, robić instrumenty, szczególnie właśnie gitary. No i ten brat też właśnie powstał od tego człowieka. Znowu się cofniemy do góry alfabetu. Czyli zobacz, jak to wszystko się cały czas kręci wokół brata, wokół czasu.
tych pierwszych słów, od których zaczęliśmy. No tak, tak, no bo to kręci się wokół mnie, tak? No, no, no właśnie, no i to tak cały czas cię definiuje w ten sposób tak naprawdę. Kręci się wokół mnie. Ale słuchaj, Łukasz, bo to fajna rzecz, lutnictwo, powiem ci, no zaskoczyłeś mnie teraz, to ja nie wiem, co powiedzieć, tak naprawdę, nie spodziewałem się, ale okej, okay, no czemu nie? Ły, w takim razie jak? Ły. No pytałeś, czy EU będzie, to no jest. Będzie, no jest, no chciałem i mam, jestem kompletnie na to nieprzygotowany, zawsze jest ten brak, nie, razem nawet, no tak. No, na każdą. Się okazuje, że posługujemy się kurde setkami wyrazów, a jak trzeba zacząć jakieś na inter. Pamiętasz taką zabawę państwa miasta? No, tak, tak. No, więcej, no to mniej więcej w takim szachu tutaj zostałem postawiony. Wow, no fajnie, wow, wow. Jest EU. A już jest Łukasz, nie? Jest Łukasz. No mówiliśmy, że to ja, no to więc ja jestem Łukasz, no EU. Ja na drugie mam Łukasz. Pasuje. Nie wiem skąd. No ja nie mam Jakub na drugie, nie? Bo jest Andrzej, więc... No tak, wtedy by pasowało idealnie, a to teraz znowu widzisz. Znowu punkt dla ciebie. A więc gramy. A więc gramy. Dobrze. M jak? M. No jest... Marysia. Jak już bawimy się w imiona, to jest Marysia, to jest mama. To jest mama, której już nie ma niestety. Ale... To jest ta wrażliwość, to od niej to dostałem. Humor, wrażliwość. Mhm. Często wspominasz? No. Też trochę nie byłoby może i gdzieś tego całego Alfreda, gdyby nie ona. To nie tylko dlatego, że była zmuszona mi urodzić. No bo to jest pewien chyba przymus. Trzeba było to zrobić. Ciężko jest nosić dziecko dłużej niż 9 miesięcy. Więc... Ale zrobiła to chyba z frajdą i przyjemnością. Przynajmniej tak zawsze o tym mówiła, więc nie mam z tym problemu. Alfred Frater pojawił się przede wszystkim gdzieś w mediach społecznościowych. On się gdzieś pojawił na tym Facebooku. Był sobie też wcześniej na Facebooku. Nie przepadam do końca za mediami społecznościowymi. Po prostu niepotrzebnie zabierają czas. Tak. To nie jest tyle, że się popada gdzieś w jakąś pułapkę, ale bardzo często nie. Nie jestem też przeciwnikiem mediów społecznościowych, fajnie się nawiązuje kontakty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co też zostało tak jakby jako narzędzie do komunikacji wykorzystane też również przeze mnie. Ale w momencie, kiedy skończył się zespół, wyłączyłem swojego Facebooka, przestało to istnieć. Zerwałem z tego typu komunikacją. Po jakimś czasie jednak się okazało, że z kilkoma osobami ten kontakt gdzieś tam można utrzymać. Zaczynałem się nad tym zastanawiać. No i mama, która zaczęła chorować, bo chorowała na nowotwór, walczyła z nim przez 3 lata. No w tym momencie siostra akurat jej podpowiedziała, żeby sobie założyła tego Facebooka. Też gdzieś założyłem sobie tego Facebooka, tam 5 czy 10 znajomych. No i w tym momencie mama sobie oglądała tego Facebooka, no a ja tworzyłem coś na kształt bloga. Pokazywałem, co u nas słychać, opisywałem to, ona to lubiła czytać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to sobie zaczęło pęcznąć, nie? Właśnie zaczęło rosnąć. Jak zacząłem się pojawiać już w tym momencie jako fotograf, już tutaj przy sporcie, przy koszykówce, no to się po prostu rozrosło. To się po prostu rozrosło, no i mama tam cały czas siedziała i oglądała też właśnie te obrazki. Dużo też właśnie robiłem przez taki pryzmat, żeby sobie zobaczyła, co u mnie słychać, nie? Tylko na takiej zasadzie. Jeden minus tego w tym momencie, jaki dostrzegam, to ciągle jeszcze wstawiam na Facebooka zdjęcia kotów. Mam w domu 2 koty i
I gdzieś tam łapie się na tym po prostu. Że... Ale już je podpisuje nawet, nie? Że to jest tam more cats. On, cats photos, on Facebook gdzieś tam w tych hashtagach. Nie? To już zaczyna być takie zabawne, nie? Siedzisz, pokazujesz, wiesz, nie lubisz Facebooka i tak dalej, jak siedzisz, pokazujesz zdjęcia kotów. Jakiś taki obrót. Pokazać mamie kotka. No i tak sobie zostało. No właśnie ta mama. No. Dobrze to ma. Widzisz, no, to dobrze, to zostawię to pytanie na inny raz. Przejdziemy dalej. Enyaq. Za każdym razem chyba będę zaskakiwany, coś mi się wydaje. Jestem kompletnie nieprzygotowany na te gitarki. Jakbym nie mógł się zastanawiać nad tym, jaka będzie następna i sobie nad tym pomyśleć, tak to ma być właśnie z zaskoczenia, nie? I w tym momencie wychodzi to bardzo nienaturalnie. Raczej właśnie powiedziałbym odwrotnie, bo w tym momencie jesteś sobą. Możesz się czuć zaskoczony, bo nie możesz być przygotowany. A to właśnie może naturalność w tym momencie będzie tym wyrazem. No, kręcimy się cały czas wokół tego, to prawda. Nie nazwaliśmy tego jeszcze, ale rzeczywiście jesteś bardzo naturalny i mówisz o wielu rzeczach, których pewnie byś nie powiedział, gdybyśmy rozmawiali tak inaczej, prawda? Natura jest bardzo ważna. Natura jako właśnie taka postać, ale też jest związana z tym właśnie taka naturalność, taka jakaś... Coś takiego zwyczajnego, coś, co jest dla nas proste, coś, co jest bardzo intuicyjne, coś, co pozwala nam się lepiej trzymać stopami ziemi. Przykładam do tego jakąś, znaczy nadaję temu jakąś wartość. Może. Właśnie tam ta naturalność jest istotna. Jest też to związane z tym całym zakładaniem sobie w masek i tej całej obudzie, w której teraz jesteśmy, w której szczególnie się poddajemy przez to, że komunikujemy się na wiele różnych metod i sposobów, właśnie tak jak ten Facebook, który z jednej strony tworzy bardzo nienaturalną komunikację, ale z drugiej strony to on właśnie pokazuje naszą naturę najbardziej. Bo możemy w tym całym świecie sobie uczestniczyć, pomniejszył nam się ten świat w zasadzie, gdzieś uciekają nam te granice, możemy wyrażać swoje zdanie, możemy publikować jakieś takie swoje twory czy inne rzeczy. Nie neguję tego, nie? To jest bardzo naturalne właśnie, to jest bardzo naturalne, bardzo normalne. To jest bardzo mądre też, tak powiem ci, tak naprawdę. Nie wiem, jak często słyszysz to, gdy mówisz o tego typu emocjach, tego typu odczuciach, ale generalnie to rzeczywiście musi być mądre, bo nie tylko pokazuje ciebie jako ciebie, ale też pokazuje twoją wizję świata, która myślę dla wielu mogłaby być drogą przez życie. No bo to jednak też daje nam dużo spokoju, dużo pewności siebie, takie bycie sobą, prawda? Zachowywanie się w odpowiedni sposób. A my też teraz często gramy i Facebook często nam w tym pomaga. Na Facebooku widzimy różne rzeczy, których niekoniecznie bylibyśmy świadkami w życiu takim realnym, codziennym. To też jest takie zakłamanie rzeczywistości przez to. Tak, ja to odbieram, dlatego tym bardziej cieszę się, że mówisz o tym tak otwarcie. Moglibyśmy je spotkać i spotykaliśmy, tylko nie wszystko naraz. I tutaj chyba po prostu nie jesteśmy w stanie tego już tak do końca ogarnąć. Nie? Gdzieś rozumieć to już przestaliśmy, myślę, jakiś czas temu. A teraz próbujemy to jakoś ogarnąć. Wielu rzeczy po prostu byśmy normalnie, idąc sobie gdzieś tam przez życie, no, nie spotkali. Nawet poruszając się bardzo dużo gdzieś po świecie, czy poruszając się
między ludźmi, między dużą, dużą ilością wydarzeń i osób. No nadal byśmy nie spotkali tego samego, co dzisiaj mamy na małym ekraniku w ręku, nie? Bylibyśmy inni, to na pewno, a czy myślisz, że wtedy też świat byłby inny? Nie zmierzałby do, myślę, globalnej katastrofy? A zmierza? No, tak to wszystko można odebrać, patrząc na to, co się dzieje wokół nas. No tak, no bo my jako gatunek jesteśmy bardzo, 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 bardzo destruktywni, autodestruktywni nawet. No i gdzie my w zasadzie zmierzamy? A właśnie może i niepotrzebnie się nad tym zastanawiamy, gdzie my zmierzamy, bo to w tym momencie zaczyna budować gdzieś z jednej strony jakieś obawy, z drugiej strony gdzieś jakaś ucieczka celu, albo może brak możliwości określenia gdzieś tego celu. No właśnie takie ganianie króliczka, no, które gdzieś tam odbieram raczej jako nos. Okej. O jak? Były drzwi, to wypadałoby okno, tak? No ale to nie, no to w tym momencie, no co, no... Wiesz co, na wesoło też można, nie? Też można, no to dobrze, no to idźmy w tą stronę, nie? Bo widzę też okno, Ściemnia się trochę już, prawda? Tak, ale za oknem jesteśmy bezpieczni, nie? Okno jest o tyle fajne, jest lepsze niż drzwi, bo drzwi jak się otworzą, to się zimno zrobił. A okno daje bezpieczeństwo, nie? Można oglądać sobie obrazki przez okno. Taki telewizor na świat. Na świat na żywo. Ale to się bardzo, bardzo ten. Tam się. Za oknem się nigdy nic nie dzieje. Tam się nigdy nic nie dzieje. Jest. Bo okno zawęża troszeczkę horyzont. Okno jest takim. Nie wiem, sposobem patrzenia w ogóle na świat tylko w jedną stronę budynku, nie? Jest po prostu... Okno jest za małe. Okno też mi się kojarzy... bo gdyby nie internet, sam bym nie wymyślił, ale z monitoringiem osiedlowym, nie? Takim właśnie ta starsza pani, która siedzi tam i obserwuje wszystko z tego okna. Jeszcze nie, drzwi są lepsze niż okno, nie? To na pewno. Myślę, że tutaj nawet jakaś większa głębia by gdzieś tam się znalazła, można byłoby się zastanowić nad jakimś filozoficznym rozważaniem, ale rzeczywiście, no, patrząc na to, w jaki sposób to argumentowałeś, muszę ci przyznać rację w tym temacie, nie? No dobra, to jak? Portret. Wiadomo, było zdjęcie, był obraz, było malowanie, to teraz inaczej być nie może, nie? Skoro się poruszałem, ciężko mi było uciec w zasadzie. Też teraz mam trochę więcej wyrazów na py, bo wiemy o tym, że no, najprzyjemniejsze rzeczy są na literę py, nie? Więc, ale portret, no bo rysujemy pewien portret. No dobra, malarz potrafi namalować portret, często widzimy też portrety fotograficzne. Robisz zdjęcia, jesteś tym no, mocno jakby zaawansowany w tym, co robisz. Oddajesz na tych zdjęciach dużo emocji. Powiedz, jak zrobić portret idealny? Idealny portret. Wiesz co, będę przekorny tutaj, bo idealny portret to jest taki portret, który się nie spodoba osoby portretowanej. No dlaczego tak? Bo portret ma pokazywać coś innego niż tą maskę, którą masz właśnie na twarzy. Ma. Czyli takie prawdziwe ja, tak? Ma z bliska pokazać to coś, co jest. Czy prawdziwe ja? No nie, no to jest tylko obraz, nie? Ja jest trochę bardziej złożone niż dwuwymiarowy kształt i gdzieś tam coś naszkicowane. To jest nadal wizerunek twarzy, nie? Portret mi się kojarzy przede wszystkim właśnie z wizerunkiem twarzy, choć bywa on gdzieś tam szerszy. Portret, w którym
ten idealny portret to właśnie jest taki portret, który nie podoba się osobie portretowanej, ale ona nie może od niego oderwać wzroku. Bo to, co nam się właśnie nie podoba, to, co uważamy, że jest naszą złą cechą, my nie chcemy tego pokazywać, a w tym momencie ten portrecista właśnie wziął i to nam wyciągnął na twarz, nie? I idealny portret to też są emocje, to nie jest odwzorowanie wszystkich, nie wiem, zmarszczek czy defektów skórnych, które gdzieś tam sobie posiadamy. Bo każdy z nas ma defekty skórne, bo one sobie powstają na skutek gdzieś jakichś naszych przeżyć, czy naszego sposobu podejścia w ogóle do życia i tak dalej. Mamy to wymalowane gdzieś na tych twarzach. Tylko portret, który... Właśnie ten alfabet spowodował, że zacząłem się zastanawiać nad następną literą. To jest okropne. Straszna metoda. Ja mówiłem o tym właśnie, jak rozmawialiśmy przed, mówiłem, że to będzie niesamowita tortura, nie? No tu faktycznie gdzieś tą torturą jednak jest. Idealny portret. Idealny portret. Na którym nie będziemy właśnie... Nie będziemy chcieli wiedzieć o tym, że ktoś dostrzegł coś zupełnie innego. Przede wszystkim dostrzegł nasze defekty. Coś takiego, co gdzieś tam sobie w nas powiedzmy siedzi, co chcemy ukryć właśnie pod tą maską. Dobry portret po prostu pokaże tą maskę. To teraz powiem tak, mamy bardzo trudną literkę następną. Zastanawiałeś się być może właśnie z tego powodu, bo to będzie kujak. Ale no właśnie ten, bardzo mi rozproszyło to, że ja myślałem, że jednak ale właśnie pewna konsekwencja, nie? Było EU, no to w takim razie posługujemy się polskim alfabetem, nie było SI. Nie będzie też ZI. Nie będzie też ZI właśnie, nie? Ale KU musi się pojawić. KU musi się pojawić. Ale jest coś takiego, co mi się od razu kojarzy z KU. Chciałem gdzieś może troszeczkę uniknąć, ale się nie udało. To jest Quebec. Quebec, bo to jest właśnie na literę KU. No i to Quebec. No, pochodzi sobie z literowania alfabetu. Alfa, Bravo, Charlie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, jest kolejna rzecz, która gdzieś tam jest moim zainteresowaniem, zawsze było moim zainteresowaniem. To było radio. Nie doczekaliśmy do litery R, żebym ewentualnie mógł to zastosować, więc ja to przykryję pod tym KU. W radio, a tutaj to literowanie ma z tym związek, że też jestem radioamatorem. Chociaż aktywnie się tym nie zajmuję teraz. Ponoć radioamatorstwo jest dla osób już siwiejących. Jestem na dobrej drodze, więc, ale jeszcze nie. Radio, siedzenie przed radiostacją, komunikacja z ludźmi, komunikacja z całym światem. To teraz zostało troszeczkę amputowane może przez internet, z którego nomen omen korzystamy najczęściej drogą radiową. Ale to jest coś, co też no, pasjonowało od dawna. Gdzieś zawsze. Do tej pory mogliśmy to oglądać najczęściej na amerykańskich filmach, gdy ludzie komunikowali się właśnie w taki sposób, szukając kontaktów, szukając tych częstotliwości, na których mogliby złapać kogoś, z kim można porozmawiać, prawda? No to ci powiem, jak ty mi teraz tutaj zaserwowałeś ten Quebec, ja to sobie z wojskiem skojarzyłem. Myślałem, że. Tak, że dojdzie do tego etapu, nie? To jest literowanie. ICAO, ICAO, tak. Właśnie ono jest stosowane przez służby, przez wojsko, jest międzynarodowym alfabetem fonetycznym. Jest tak poukładany właśnie ten alfabet, żeby on był nawet w
dużych zakłóceniach, małej słyszalności, żeby to, te literki były jasne, jasne i czytelne. No, a że jesteśmy akurat dzisiaj przy alfabecie, to... No to nie można było pominąć akurat tego, tego skojarzenia. Okej, okay. R jak? R. Ja myślę, ten, jak koło fortuny, nie? Tam też się tak stawało i tak. Mówiło się każdą literkę. Tak, no, spółgłoski było... się nie zmieniało, między innymi właśnie mówiąc właśnie R jak coś R, tam, nie? I takie pierwsze, co przychodzi do głowy, no mi tak, wiesz, staje przed oczami, nie? Wojciech Pijanowski, nie? Teraz jaka literka, no to R. R jak co? No i tutaj padały imiona. No z imionami to się zawsze właśnie coś kojarzy. Radio już wyczerpałem, nic innego mi do głowy nie przychodzi w tym... W tym momencie na rowerze nie jeżdżę, bo uważam, że to jest już nie bieganie, jeszcze nie jazda. Dlatego troszeczkę ciężko jest mi się do roweru przekonać. A nie wymieniłem już kilku wyrazów na literę R, z którym wybrnąłem tak, żeby nie prowokować żadnych pytań. Dobrze, to nie, no okej, okay, bo było radio, był rower, to jeszcze od razu z tym dodaniem takiej wyjaśniającej frazy, że nie jeździsz i tak dalej, więc już no, nie będę mógł tutaj dopytać o szczegóły. No dobrze, S jak? S. A tu mi od razu przyszedł do głowy Slayer. Mhm. Slayer, jest taka kapela. Trash metalowo właśnie Slayer i no, lubię te dźwięki. No to nie moje klimaty, więc jak słucham o tym, to tak właśnie się zastanawiam i jak najczęściej, wiesz, gdzieś tam w głowie przychodzą pytania, co w tym jest takiego, co sprawia, że lubisz, no bo każdy jednak gdzieś tych dźwięków szuka, prawda, a nie wszystkim podobają się te same. Literę T mamy następną, nie? Tak. W tym momencie wiadomo, jak na M przychodzi do głowy mama, to pewnie na ty będzie tata, ale na razie literę T zostawmy, aczkolwiek tatę też warto by było w tym momencie troszeczkę poruszyć, bowiem tata nie uczył mnie słuchać muzyki, bo nie uczył, ale tą muzykę podtykał. Po prostu ona gdzieś tam się zawsze pojawiała. Coś tam zawsze sobie grało. On się muzyką interesował się troszeczkę bardziej. Ja gdzieś zacząłem sobie w tą muzykę wchodzić. I to, co zauważyłem, sprawiło tacie frajdę, to kiedy na adapter stojący gdzieś tam w domu, któremu przez szereg lat nie mogłem go dotykać, ale już w końcu mogłem. I te czasy stare, no to pojawiała się tam muzyka poważna. Rozumiem. Pojawiał się tam głównie Beethoven. Było też sporo Straussa, bo ojciec uwielbiał walce, zresztą bardzo dobrze tańczył. No i był Beethoven. Był Beethoven, była muzyka poważna, była muzyka symfoniczna, której trzeba było słuchać troszeczkę inaczej niż ta muzyka, przy której po prostu porusza się nóżka pod stołem, nie? Że ona gdzieś tam posiada jakiś rytm i tak dalej. Nie było w tym jeszcze tekstu i treści, to się gdzieś pojawiło później. Zresztą dla mnie każda jedna muzyka, ona składa się tak z treści, w sensie tekstu, jak i z warstwy muzycznej. To jest nierozerwalne, to musi iść razem, to musi razem pracować. Oczywiście są formy muzyki, które są bardziej posadzone gdzieś w treści, inne bardziej w dźwiękach, ale to jest nierozerwalne. Tam wtedy jeszcze tego tekstu nie było. Orkiestra symfoniczna to jest cały szereg instrumentów. To są instrumenty, które słyszymy od razu bezpośrednio. To są wszystkie harmoniczne alikwoty, które się gdzieś tam też pojawiają. Pojawiają się harmonie, sposób, w jaki te dźwięki gdzieś tam są wydawane i tworzą cały spójny utwór, jakiś obraz dźwiękowy. I to było o tyle inne, że w zasadzie tej muzyki poważnie to mało kto słuchał. On chyba, że pani od muzyki. Stąd mogłem ewentualnie coś tam na ten temat porozmawiać, a cała reszta klasy na przykład, czy ludzi dookoła, no chyba niespecjalnie z tym związana, było to coś innego. Ale ja to rozumiałem, nie potrafiłem wytłumaczyć, nie, w żaden sposób. I
tak pojawiła się właśnie też muzyka metalowa, która jest bardzo blisko, jeżeli chodzi o ilość dźwięków. Właśnie harmonicznych, alikwotów, rytmiki i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Coś, co to, nie chcę tu ważyć, no ale jednak tak jest, nie? Jest to jakaś nisza. Dla większości osób jest to muzyka, która składa się przede wszystkim z hałasu, którzy potrafią gdzieś tam znaleźć ewentualnie w tym rytm, ale reszta jest generalnie hałasem. Tak nie jest. Tak właśnie nie jest, nie? Ten hałas ma swój porządek, nie? Tam są akordy. Dobrze, że to mówisz, bo rzeczywiście, jeżeli się tym ktoś nie pasjonuje, ja na pewno nie, ale też z góry nie przekreślam, bo no, każdy ma prawo jakby te swoje gusta muzyczne gdzieś tam bardziej lub mniej, no, gdzieś zabrakło mi teraz słowa, eksponować na zewnątrz i potem je czerpać do siebie. Miałem kiedyś taki moment w życiu, kiedy bardzo lubiłem słuchać jednego z kawałków takiego zespołu Guns N' Roses. Ja nie wiem, czy to akurat jest ten sam temat, jeżeli chodzi o gatunek muzyczny, ale gdy uczyłem się do matury, to było to takie bardzo pobudzające, szczególnie przed samym egzaminem. I stąd pamiętam taki jeden był utwór, który rzeczywiście miał w sobie dużo muzyki, gdzie dzisiaj jak do niego wróciłem, no to ja tej muzyki nie byłem w stanie dostrzec. Nie wiem skąd się to bierze, czy może inna percepcja, czy może inne zainteresowania, czy być może fakt, że zawsze bardziej byłem w kierunku takiej nuty melodycznej z filmu wyciągniętej, jak na przykład melodia do filmów Gwiezdnych Wojen, Szeregowiec Ryan i gdzieś tego lubiłem posłuchać, sprawia, że nie dostrzegam tego, co ty widzisz w tym. Dlatego też właśnie pytam, bo widzisz, no zupełnie jakby dwa różne gatunki muzyki, ale obaj widzimy w tym dokładnie to samo, nie? Co moja małżonka nie potrafiła słuchać metalu specjalnie. Nie przeszkadzało jej to w żaden sposób, nie potrafiła go słuchać. Ale w momencie właśnie, kiedy pojawił się zespół i pojawiła się na jednej czy dwóch próbach, nie było gdzieś tam za często, później gdzieś na jakichś koncertach, też przebywała z osobami, które grają na tych instrumentach już razem, nie, że ja sobie siedzę w domu i coś próbuję i tyle. Nigdy to nie było dla niej rzępoleniem jakimś. Jak zobaczyła, w jaki sposób to jest tworzone na żywo, w jaki sposób po prostu te instrumenty działają i tak dalej, dopiero wtedy dostrzegła właśnie, ile w tym jest dźwięków i w jaki sposób jest to wszystko poukładane. Na dzień dzisiejszy ona twierdzi, że w taki sposób była w stanie zrozumieć dosyć skomplikowaną formę muzyczną, jaką jest tam gdzieś metal. No, mówiłeś Guns N' Roses, które gdzieś już jest takie powiedzmy heavy metalowe czy rockowe bardziej, lżejsze powiedzmy niż tam wymienione przeze mnie Slayer. Tak. To ja tylko mam nadzieję, że do matury nie słuchałeś na przykład November Rain, nie? Taki kawałek, gdzie tam jest fortepian na początku, bo nie jest taki bardzo jednak ten. Nie, to bardzo, od samego bardzo początku taki, były takie to mocne. Energii to w tym no, nie ma za wiele, tam jest naprawdę, takie jesienne. Tak, no to racja, nie, ale nie, tam na pewno było dużo takich, wiesz, mocnych, nie powiem ciężkich, ale takich wyrazistych dźwięków. I gdzieś już przy drugim akordzie dużo takiego, no nie wiem czy to wokal, czy śpiewanie, no trudno mi powiedzieć, bo dzisiaj to nie jest to, do czego bym się no właśnie, bo to jest podpisał. Energia, to jest energia. To, co jest właśnie fajne i też tej energii właśnie w tym zespole Slayer. Jednym z takim w zasadzie standardowej kapeli powiedzmy, jeżeli chodzi o muzykę metalową, tam tej energii jest bardzo dużo, no jest to niesamowicie energetyczna muzyka, jest to właśnie coś, co pobudza, otwiera, coś, co nadaje gdzieś jakiegoś takiego kopa. Dlaczego? Dlatego w tej muzyce właśnie ten tekst jest gdzieś tam rzeczą drugorzędną, no bo nie on tutaj będzie, tu chodzi o dźwięki, o ekspresję, tu chodzi o no, takie na literę P. Okej, okay. Słuchaj, na T zacząłeś jak tata. Nie wiem, czy jeszcze chcesz coś o tacie powiedzieć? Czy chcę coś o tacie powiedzieć?
No, w zasadzie to, co można powiedzieć o tacie, nie? Nauczył, wychował, ubrał, wykarmił, wypuścił w świat. No i mu to wyszło. Mu to wyszło, nie? Poleciałem w świat. W zasadzie urodziłem się i mieszkałem w Krakowie. Stamtąd pochodził tata, mama pochodziła z Człuchowa, to mieszkaliśmy właśnie tam. No, a sam wyfrunąłem sobie świat. Na początku Kamiennej Góry, później do Wałbrzycha. No to teraz mi powiedz... I znajduję się w tym świecie. Tata to też jest fotografia, o której mówiliśmy, nie tylko muzyka. Moje spotkanie z fotografią wyglądało w taki sposób, że no, miałem jakieś chyba 2 latka. Nie? Znam to z opowieści bardziej, aczkolwiek pamiętam tatę ciemnie fotograficzną, bo tata też fotografował. Ciemnie fotograficzną zorganizowaną w łazience i wtedy moje pierwsze spotkanie z fotografią, jakie wspominam, w zasadzie było zderzeniem z fotografią, bo w momencie wywoływania negatywów otworzyłem tą łazienkę, odsłoniłem ten koc tam cały. No, zastosowana metoda wychowawcza spowodowała, że nie otworzyłem więcej tej łazienki. Zainteresowałem się fotografią, ale nie jestem zwolennikiem tej metody wychowawczej. No tak. Pomimo tego, że no, dużo mi dała. Dużo mi dała. No, często tata stosował metody wychowawcze? Musiał stosować grzecznie? Nie, tata powtarzał z wojaka Szwajka, że największa kara to nie karać. Mi to było na rękę wtedy, nie? Nie rozumiałem tego, żeby było jasne, ale zaakceptowałem, bo mi było to na rękę, nie? Tylko że ta metoda podziałała. Podziałała chyba właśnie najbardziej, nie? Jednak tej brak kary, którą gdzieś tam potrafił właśnie zastosować, no to wracało, nie? Własne doświadczenie w tym momencie było większą karą, czy jakieś rzeczy, w które po prostu się człowiek wplątał, no bo zignorował tego ojca, nie? Gdzieś tam sobie zostawił to, co ten tata chciał tam przekazać. Nie karał, faktycznie nie karał. Dobrze, czyli jednak powtarza się znowu lekcja, że często życie jest największym nauczycielem nas samych, doświadczając to, co sami sobie gotujemy gdzieś tam po drodze. Tak, no tylko tyle, żebyśmy zdążyli w tym, nie? Bo niektórzy właśnie przeżywają życie i nie specjalnie się czegoś potrafią nauczyć, nie? No, jest tu głębsza filozofia. To prawda. Słuchaj, ujak. No właśnie chciałem teraz... Pierwsze skojarzenie miało być, nie? A ja tutaj się tłumaczę i w tym momencie to pierwsze skojarzenie zaczynam rozmywać. Więc to chyba nie na tym ma polegać ta cała gra, czy też w ogóle ten alfabet. No ale człowiek kombinuje, nie? Bo chcesz człowiek ma takie. Czy mi brakuje teraz skojarzenia, czy chcesz się zapętlić w jakąś niepotrzebną grę słów, żeby dobrze wyjść z tego, co zacząłeś? No bo to jest taka ułomność, nie? To nie to... będzie ten wyraz właśnie. Ale to właśnie do tego doszliśmy. Jest taka ułomność. No tak, bo moją ułomność, no ja mówiłem o tym, że nie jestem inteligentny, tak, że jestem sprytny, więc próbuję sprytnie wybrnąć z tego alfabetu. Znowuż nawiążę do tego, że całkiem fajna tortura. Polecam. To jest wow. Dobry wywiad, no ale no to też jest ułomność, nie? Miało być cechą, zaletą gdzieś tam, powiedzmy, nic inną niż ta inteligencja, niż tutaj zapętliliśmy się w parę różnych głębszych gdzieś tam tematów. Ale to też jest właśnie ułomność, nie? Bo niektóre rzeczy, które są proste, no niestety w moich oczach zaraz nabierają różnych odcieni.
różny sposób są gdzieś tam skomplikowane i czasami w to popadnę. Czasami dam się to chwycić, że... No ale nie komplikujesz sobie specjalnie życia, czy lubisz to robić? Nie. Na zewnątrz nie. Na zewnątrz nie ma takiej potrzeby. Trzeba raczej sobie je ułatwiać niż utrudniać. Wysyp liter. No zobacz, ale zaczęliśmy od ułomności. Ale właśnie... W środku jednak się to przeżywa. Nie? Gdzieś tam trzeba... I znowu trzeba wracamy. To w jakiś sposób przemielić i w tym momencie jest potrzeba, aby to uwolnić. No widzisz, i znowu wracamy do tego, że może to chyba tylko zrozumieć i odczuć, przekazać na zewnątrz osoba, która jest wrażliwa artystycznie, wrażliwa gdzieś tam wewnętrznie, potrafi te emocje gdzieś w jakiś sposób pokazać. No, trzeba je wyrażać, trzeba je uwalniać. No, wiadomo, że uwalnianie emocji może nam się kojarzyć, nie wiem, z agresją na przykład, tak. Nie? Że w tym momencie jest to taki sposób uwalniania emocji, ale nawet nawiązując właśnie do muzyki metalowej, która gdzieś jest uważana za agresję, za agresywną powiedzmy, w rzeczywistości jest właśnie takim uwolnieniem, nie? I muzyk metalowy nie jest człowiekiem agresywnym. Bardzo często nie jest. Nie? Jest jakiś wizerunek, powiedzmy, też sceniczny, ale to jest tylko i wyłącznie jakiś element sztuki, którą gdzieś tam. Czyli takie alter ego, o którym parę razy dzisiaj wspominaliśmy. Tak. No dobra, fałek. Samolot startuje, nie? To ma właśnie V1, V2, tak. Startuje sobie, nie? Więc V. No dobrze, będzie to ten velocity, prędkość, nie? Teraz jesteśmy właśnie, nie? W takiej dobie gdzieś tego języka angielskiego się tak bardzo mocno upowszechnił, nie? To zastosujmy prawda, go sobie, no bo takie polskie V to jest takie... Znaczy, rzadko używamy. Ktoś kiedyś powiedział, że V jak te skoki narciarskie i ułożenie nart w locie. Okej. No, ale nie narzucam, nie? Mówisz velocity, to powiem ci, fajnie to łączy się z czasem, fajnie się łączy z tym przemijaniem i innymi rzeczami, o których opowiadałeś, które nawiązują do tego. Przemieszczanie. Ja nie odrywam nóg od ziemi i życia od fizyki. Okej, fajnie, no możemy sobie tworzyć powiedzmy jakieś obrazy, ale już wcześniej właśnie wspomniałem o tym, że to jest odbite światło. Ja lubię fizykę, lubię ten realizm, który posiada właśnie fizyka. No to velocity bardzo mocno w tym momencie staje mi w wielu wzorach gdzieś tam, jako V, prędkość. Czy stała, czy zmienna, ta nieosiągalna prędkość światła właśnie, wyżej wspomniana, ten moment. No prędkość to jest droga przez czas, tak? Więc to jest droga, czy przemijanie, czy droga może przemijać, nie? No, możemy wypić następną kawę i o tym też podyskutować jak najbardziej, ale droga chyba nie przemija, bo ona gdzieś tam jest, nie? No chyba, że weźmiemy, chyba, że nie skupimy się tutaj na drodze jako takiej, po której się poruszamy, tylko drodze, która jest tą częścią naszego życia, czyli tym kierunkiem, w którym dążymy, do którego dążymy, czy którym podążamy. Pewnie dużo się tworzy właśnie takiej analogii, nie? Że to, co przeżywamy gdzieś tam powiedzmy jest jakąś drogą. Ciężko może jest to w to uwierzyć komuś, kto powiedzmy cały czas siedzi w jednym miejscu. Być może też w tym oknie osiedlowym tam, nie? Ale tak. Jeżeli ktoś siedzi sobie w miejscu, to chyba nie do końca nam tutaj uwierzy w tym momencie, nie? Że to droga to jest w ogóle tam. Jeszcze jakieś kamienie się pojawiają po drodze, nie? Ktoś rzuca kłody pod nogi, to też po drodze, no bo człowiek stoi w miejscu i kłoda nic tam nie robi, ale właśnie ta analogia gdzieś tam drogi
Czy ona jest dobra? Nie, ja myślę, że nie. No to idźmy dalej. Jak mówisz, że nie, to idźmy dalej do literki W. Jak? Wywiad. To teraz mnie zaskoczyłeś. Wywiad. No to nie, no to może właśnie ten, może ty się wytłumaczysz w takim razie i ja posłucham, nie? Przynajmniej będzie coś inaczej. Ale wywiad, no, to jest wywiad właśnie, to jest wywiad. Wywiad, który mnie w sumie bardzo zaskoczył, bo znając tą formę, bo znam formę wywiadu, teraz wylądowałem z drugiej strony kamery, dyktafonu czy czegokolwiek, czy notatnika nawet. Bardzo, bardzo ciekawy wywiad, bo on zaczyna coś z rozmówcy wywlekać. No, przede wszystkim jak szybko potrafisz zareagować na tą literkę. Jak szybko jesteś w stanie skojarzyć, albo czy jesteś w stanie coś na temat tego skojarzenia w ogóle powiedzieć. Bo to nie do końca są państwa miasta, nie? Że mogę powiedzieć literkę i od razu w tym momencie będę miał tą odpowiedź i później się już to z niczym więcej nie spotka. A tu się spotyka, więc trzeba być gdzieś przygotowanym. Znając w zasadzie tą formę, no nie spodziewałem się, że kiedyś w czymś takim będę uczestniczył, ale właśnie jako osoba, która będzie musiała po kolei te literki. Myślę, że to jest też fajna forma gry. Można usiąść sobie w towarzystwie, jakieś 2-3 piwka powiedzmy, czy co tam sobie się woli i w tym momencie usiąść i zacząć właśnie się bawić, nie? Pomiędzy sobą, rozmawiać na punkcie litery. Fajne, jestem tym zafascynowany. No to nie wiem, czy cię nie pocieszę, czy zmartwię. Zostały nam ostatnie 3. Zacznijmy od X. Broniłbym się alfabetem, ale spaliłem go fonetycznym alfabetem, ale go spaliłem przy literce Q. Więc w tym momencie już w tą stronę nie wypada mi pójść. Co? No, X to mi się kojarzy z takim wyłączeniem czegoś. Jak masz na ekranie, nie? Wyskakuje jakiś monitor programu tam, nie wiem, czy skasować plik. I masz taki znaczek tam potwierdzenia, to V. No i jest też X, nie? No to mi się kojarzy właśnie, X to mi się najbardziej kojarzy z tym wyłączeniem czegoś. Coś do... Czy zanegowanie. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że negacja czegoś, zaprzeczenie czegoś, brak dostępu, odmowa, czyli generalnie coś negatywnego. Czy raczej coś kończącego coś, co wcześniej robiłeś. Ja wiem, gdzieś tam przez moje życie przedarła się w pewnym momencie tak zwana generacja X, nie? Więc to gdzieś tam kulturowy rocznik. Jakoś popadliśmy w to, żeby każdą gdzieś tam generację ludzi powiedzmy zacząć oznaczać jakimiś literkami. Nie wiem, czy od tej generacji X to się tak naprawdę nie zaczęło. Jest to zanegowanie. Jest to zanegowanie i ja bardzo często się z czymś nie zgadzam. Ja bardzo często coś neguję. Ale czy to działa na taki sam sposób, jak właśnie ten komunikat, nie? Że ja zaneguję i to znika? No właśnie chyba nie. Właśnie chyba nie. Chcę tu uzasadnić, czemu ja to neguję, czemu mi się to nie podoba. Nie zostawiam tego samą osobie. A to znikło, to nie ma problemu. Ja się z tym nie zgadzam i tyle. Chcę też wiedzieć, dlaczego się z czymś nie zgadzam. Sam dla siebie nawet. Już niekoniecznie muszę kogoś informować. Chociaż robię to, nie ukrywam, z przyjemnością. Nie? Że jeżeli coś mi się nie podoba, to... Powiesz po prostu. Raczej o tym poinformuję. Poinformuję, nie? To nie jest na takiej zasadzie, że ja to będę chciał zaatakować w jakiś sposób, ale
ale poinformuję. I czasami udaje się to zrobić bez emocji. No właśnie chciałem zapytać, czy to sprawia satysfakcję? Żeby udać się coś zmienić w takim przypadku? Mieć rację zawsze jest satysfakcjonujące. Tak. No, u mnie megalomania nie jest czymś, co ja gdzieś specjalnie ukrywam i chowam. Jest to coś, co pokazuję, nie? Ale no to też jestem właśnie ja. No widzisz, pochodzisz, tak jak mówisz, nazywasz się pokoleniem X. Ta młodzież dzisiejsza jest nazywana pokoleniem Y. No to ja w tym momencie jestem jakiś pre-X, tak? No nie wiem, tam wcześniejszy, może. Tak się mówi ze względu na te telefony nasze kochane, smartfony, jakkolwiek to nazywamy. No to doszliśmy do Y. Jak? No to Yeti. Popularne. Zdawałem sobie sprawę, nie, ale sobie... Znaczy sam tak pomyślałem sobie, a to może na koniec coś, co wszyscy chyba... Wyczułem? Udało mi się? Tak, no, prawie tak. Prawie tak. No, Yeti. Ale nie widziałeś nigdy na przykład, nie szukałeś jakichś wiadomości o tym, czy to raczej jest coś takiego, co po prostu istnieje w świadomości, bo jest o tym gdzieś tam co jakiś czas mowa i tyle w temacie? Wiesz co, no bo Yeti, jak i inne kurde dziwne zjawiska, których nie jesteśmy w stanie specjalnie ani sobie potwierdzić, czy znaleźć jakiegoś wytłumaczenia, czy ubierają się gdzieś powiedzmy w jakieś tam mity, czy legendy, czy czyjeś opowieści. One sobie są, istnieją, ale one nie stanowią dla mnie obiektu zainteresowania. Mhm. Owszem, jeżeli sobie usiądę i chcę się zrelaksować, to sobie mogę poczytać o tym stworze gdzieś tam z Himalajów, czy z różnych innych miejsc, czy o jakiejś tam Atlantydzie, czy o jakichś tam kosmitach, czy o płaskiej Ziemi. Mhm. Ale po prostu pozostawiam to sobie w takiej... Nie wyciągam z tego wniosków. Mogę się ewentualnie zastanowić, dlaczego coś takiego sobie powstało, czy zajęło sobie miejsce, czy gdzie tam... Czemu to w taki sposób wygląda? No i to tworzy nasza wyobraźnia. Przecież wyobraźnia jest fajna. Jak mówiliśmy o grach, nie? No to troszeczkę było tak smutno, że amputowało tą wyobraźnię. Więc... Yeti jest potrzebny, Yeti jest ważny, ale jest tylko Yeti, nie? No bo... I dopóki chyba się nie ujawni, dopóki go tutaj nie zobaczymy gdzieś w naszym codziennym życiu, to pewnie nie będziemy tego traktować chyba poważnie, co? No może się nie ujawnić, nie? Mógłbym też biegać za Yeti, żeby mu zrobić zdjęcie, nie? Mieć taką misję. No, szczerze mówiąc, nie specjalnie chce mi się biegać. Na rowerze też mi się nie chce jeździć. No, no tak. To samo. I po prostu no, nie będę za nim biegał. Raczej bardziej mi interesuje to, co faktycznie to światło potrafi odbić, nie? To, co w stanie jestem sprawdzić, zobaczyć sam. A sportem, przepraszam, zmienię na chwilę temat. Sportem się tak mocno interesujesz? Lubisz biegi? Nie lubisz biegać, ale czy lubisz je oglądać? Wyścigi generalnie? Coś, co sprawia, że dobiegamy do mety? Ale to by było jakieś takie fascynujące, nie? Nie lubiąc biegać, ale siedzieć i oglądać biegi. To aha, takie, nie wiem, wydaje mi się być, kurde, perwersyjne trochę, nie? Czy nie wiem. Nie. Moje zainteresowanie sportem, wiesz co, jest takie troszeczkę ograniczone, nie? Bo gdzieś jest dużo rzeczy, którymi się gdzieś tam interesuje, którymi się ciekawię. I też takim minusem jest to, że wszystko znam trochę. Nigdy nic nie zgłębiałem tak aż do wywleczenia flaków gdzieś tam na drugą stronę. Nie? To wszystko jest trochę. Sport jest tak bardzo pojemnym tematem, posiadającym tak dużo różnych dziedzin,
mnogość gdzieś nazwisk, wyników, osiągnięć. To jest po prostu tak duża ilość informacji, że ja wolę sobie pozostawić to miejsce też na inne rzeczy. Nie? I nigdy ten sport nie był powiedzmy jakoś tam gdzieś w nurcie. Sam sport uprawiałem, grałem sobie kiedyś w siatkówkę, ale to było dawno temu, chyba jeszcze w szkole podstawowej. Później wszystko, co uprawiałem, nie było sportem. Nie było sportem w takim rozumieniu, pomimo to, że to, nie wiem, było gdzieś tam czy pływanie, czy inne rzeczy. Było aktywnością ruchową, a nie samym sportem. Więc zainteresowanie sportem no, u mnie polegało przede wszystkim na tym, że gdzieś śledziłem jakiś wynik, gdzieś tam interesowałem się jakimś mistrzostwem na przykład, czy tego typu rzeczą, a nigdy nie śledziłem jakoś tak wyników ogólnie. Koszykówki było zawsze dużo. No, wychowałem się w tych czasach, gdzie NBA było czymś bardzo modnym. Jak ktoś się orientował w tym, co jest w NBA, no to był fajny w szkole, a no, bycie fajnym w szkole oznaczało zawsze, że jest się fajnym, a miło być fajnym, więc gdzieś tam w to NBA też sobie popadłem. Później był taki rozbrat z koszykówką. Troszeczkę próbowałem śledzić polską ligę, ale no to tak jakoś nie. No jak się porównuje to do NBA, nie, to tak ciężko właśnie wziąć i cały czas obserwować. No a kilka lat temu no nagle się zagęścił. Zagęściła się ta koszykówka. I to też ponoć to ojciec ma interesować swoje dziecko czymś. I próbowałem. Próbowałem zarazić muzyką i innymi rzeczami. Nic z tego nie wychodziło. W końcu syn trafił do Górnika i zaczął tam trenować. No i w zasadzie to on zaraził mnie koszykówką. Bo zawsze ten Górnik gdzieś tam był od czasu, kiedy się tutaj przeprowadziłem. Dużo znajomych, którzy właśnie kibicowali Górnikowi. Więc dobrze się złożyło, nie? Że jest to i Górnik, no i pojawiła się ta koszykówka i tak on mnie wciągnął. Na chwilę obecną tam trenuję mniej, trochę szkoła mu przeszkodziła w tym. No ale mnie wciągnął. Mnie wciągnął mnie i przepadłem. I właśnie w tym Górniku i w tej koszykówce. I to jeszcze troszeczkę obserwuję, nie? To jeszcze troszeczkę obserwuję, ale też bliżej tego właśnie, co jestem w stanie sam zobaczyć, a przede wszystkim, co jestem w stanie sam przeżyć. Jest takie bardzo mocno związane z tym, co mówiłem wcześniej, że trochę większą frajdę robi to, co ja mogę dotknąć, a resztę akceptuję, bądź też nie, ale jest tam gdzieś daleko. Nie bez kozury pytają Cię o ten sport i wyścigi. No bo dobiegamy do mety. Zostaje nam literka Z. Jak? Jeszcze Z zostało. No widzisz. No widzisz, jest jeszcze Z. Wiesz, z czym mi się kojarzy Z? Z ostatnią literą alfabetu. To jest taka litera, która jest na końcu. Ma też mnóstwo wyrazów, mnóstwo znaczeń, ale to jest taka ostatnia litera. Wiesz, mamy coś od A do Z. Grecy mieli inaczej, alfę i omegę, nie? Gdzieś tam myślili sobie na końcu dziwny znaczek. No, my mamy Z, więc u nas jest tak od A do Z, od początku do końca. Więc to taki koniec jest. No i tym oto przemiłym akcentem dobrnęliśmy do tego końca. Myślę, że aż tak źle nie było. Naszym gościem był Łukasz Bąk. Widzimy Cię pewnie na najbliższym meczu koszykówki. Jeśli dopiszę trochę szczęścia, to 24 będzie finał w Wałbrzychu, ten piąty mecz. Musi być. Ja to ja wolę to tak akcentować, nie? Że to musi być, to musi się zdarzyć. No, więc trzeba się zarazić tym optymizmem.
Gościliśmy dzisiaj w Art Cafe pod pretekstem. Przy pysznej kawie poznaliśmy trochę bardziej Łukasza. Ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się wziąć udział w naszej zabawie. No i cóż, do zobaczenia na parkiecie. Do zobaczenia. Do widzenia. Kawę gościom zapewniła kawiarnia Art Cafe pod pretekstem.